No zobaczymy, o co zapyta Kongres Nowej Prawicy, proszę. Mateusz Kowalczyk, Nowa Prawica. Panie pośle, zastanawiam się, dlaczego tak jest, kiedy rząd tworzy jakiś problem dla obywateli i ten problem już sobie funkcjonuje wesoło, to powstają głosy, jak ten problem rozwiązać. I czemu właściwie usuwane są same skutki tych problemów, które rząd wcześniej stworzył, zamiast usunąć przyczynę tych problemów, a najbardziej cierpią na tym przedsiębiorcy, którzy muszą płacić na przykład wyższe podatki, a potem, jeżeli cierpią przedsiębiorcy, cierpią konsumenci, czyli 38 milionów Polaków, tak? I to ja wiem, że pan reprezentuje partię, powiedzmy, wiejską, rolniczą, ale rolnicy też się wliczają w grupę tych konsumentów. I dlaczego oni cierpią przez takie właśnie działania, jak PSL przez ostatnie lata razem z Platformą funduje? Ale konkretnie, konkretnie. Na przykład podwyżka podatków, VAT-u. Podwyżka VAT-u, ona była jednoprocentowa. To nie była decyzja łatwa. Był to problem bilansu budżetu. Na pewno nie przyjęli tego z wielkim zadowoleniem przedsiębiorcy, no ale państwo funkcjonuje w oparciu o podatki. I w związku z tym, no, czy mieliśmy podwyższyć podatek od osób, czy podatek VAT-owski, tak zdecydował rząd, tak oddał propozycję, tak zdecydował Sejm. No, to są trudne, niepopularne decyzje, ale w sytuacjach braku zbilansowania budżetu trzeba często sięgać także do kieszeni firmy. Można było po pierwsze obniżyć wydatki zamiast podwyższać podatki, ale tu nie chodzi mi o przedsiębiorców. To jest problem, wie pan, gdzie obniżyć wydatki? Proszę bo pana, to jest bardzo nie trudne. Ja jestem specjalistą, pan był w Sejmie przez wiele kadencji, To po pierwsze, po drugie, nie mówię tutaj o przedsiębiorcach, bo przedsiębiorca to jest odrębna grupa, ale nie cierpią na tym najbardziej przedsiębiorcy, czyli wszyscy konsumenci, wszyscy Polacy i to przez takie decyzje, jak podejmowała pańska partia. To była decyzja oczywiście rządu, myśmy w tym współuczestniczyli, my nie uciekamy od tej decyzji, była to pewna konieczność. No, myślę, że już powtórki takiej nie będzie, że pewnie może wrócimy w przyszłości do obniżenia. No ale wiecie państwo, to jest problem zawsze bilansowania wydatków i wpływów. I kiedy przychodzi do obniżenia kosztów, wydatków, jest problem wyboru. Komu, jak? Na pewno może by się znalazły lepsze rozwiązania. Trudno mi tu jednoznacznie stwierdzić, że nie, ale no, taka jest sytuacja. Myślę, że kiedyś pan też będzie taką decyzję podejmował. To niech pan pamięta o tym, co pan dzisiaj mówi.